Był to pierwszy raz, kiedy Lenin osobiście kontaktował się z robotnikami. Dotąd znał ich tylko w teorii. Przemówienie Lenina utonęło w okrzykach protestu. Do robotniczych dzielnic Piotrogrodu wysłano więc w końcu wozy pancerne i uzbrojone oddziały czeka. Dwustu najbardziej aktywnych podżegaczy rozstrzelano bez sądu, setki innych aresztowano. W Astrachaniu, gdzie doszło do podobnych protestów, władza urządziła wśród robotników masakrę. Tamtejszy komisarz wojskowy, Siergiej Kirov, wydał rozkaz przywrócenia spokoju w mieście i zlikwidowania protestów. Wysłane do akcji żołdactwo zabiło wówczas albo utopiło w wodze ponad trzy tysiące robotników. Po tym wszystkim bolszewicy mogliby przezwyciężyć kryzys, przywracając wolny rynek cofając decyzję o upaństwowieniu handlu, przemysłu i obowiązkowych dostawach żywności. Mogli przerwać wojnę domową, by na nowo zdobyć lojalność, która zawsze opiera się na dobrowolności. O tym przywódcy bolszewiccy nie chcieli jednak słyszeć. Zamiast tego wzmocnili przymus i terror, by zlikwidować problemy, które sami stworzyli. Nieposłusznych robotników Siłą zmuszali, by robili to, czego władza proletariacka oczekiwała od proletariatu. Bolszewicy przyjęli przecież władzę w imieniu proletariatu i w imieniu proletariatu chcieli uwolnić ludzi od wszelkiego cierpienia. Lecz ten proletariacki mesjasz był kimś, kto nie oderwał się jeszcze od swoich rosyjskich wad. Proletariat był nie tylko głodny. Był także krnąbrny i niewykształcony. Lenin i Trocki widzieli w rosyjskich robotnikach zacofane barbarzyńskie kreatury, przesiąknięte myśleniem i kulturą rosyjskiej wsi. Musieli więc najpierw uwolnić się od tej rosyjskości. Miała temu służyć żelazna dyscyplina, pozwalająca im stać się świadomym klasowo nowoczesnym proletariatem. Robotnicy, którzy nie pojmowali, kim są, mieli być zastępowani przez innych, i wychowywani. Kiedy wojna domowa zbliżała się ku końcowi, radykalni bolszewicy otrzymali szansę połączenia idei socjalizmu opartego na żołnierzach z praktycznym rozstrzygnięciem, co ma się stać z masami, które służyły pod sztandarem rewolucji w oddziałach wojskowych. Trocki zaproponował zmilitaryzowanie robotników i związanie ich z konkretnymi zakładami pracy, by tam, pod wojskowym dowództwem bili rekordy wydajności. Przywódca rewolucji marzył o kompaniach wojska, organizowanych na wzór wydziałów produkcyjnych. Wyznawał tym samym ideę, którą na początku XIX wieku sformułował i z sukcesem wypróbował minister wojny cara Aleksandra I Arakciejew. Robotnicy mieli być żołnierzami socjalizmu, którzy sami będą się żywić i wygrywać walkę na froncie produkcji. Zgodnie z tą koncepcją wszystkie instytucje cywilne straciły rację bytu, a w ich miejsce pojawił się komisariat wojenny, który poddał swej kontroli armię robotników. Tych, którzy zdezerterowali z frontu produkcji, Trocki zamierzał wysyłać w karnych batalionach do obozów pracy. Radykalizm Trockiego wywołał protesty. Odpowiedzialni za gospodarkę funkcjonariusze partyjni. Obawiali się, że zmilitaryzowanie pracy przywróci w Rosji ducha niewolnictwa, z którym walczyła przecież rewolucja proletariacka. Krytykę tę uznał Trocki za najżałośniejsze i najnędzniejsze uprzedzenie liberalne. Uważał on, że gospodarka niewolnicza była w swoim czasie produktywna, a w warunkach istniejących w Rosji wręcz nieodzowna. Idea Trockiego ostatecznie upadła i to w warunkach, w których miała być realizowana. Udało się wprawdzie skierować kompanię wojska do pracy przy wyrębie drzew i budowie ulic. Innej pracy zdemobilizowani żołnierze i tak by nie znaleźli. Nie udało się jednak zamienić w niewolników tych robotników i chłopów, którzy nie służyli w armii. Dlatego i w tym wypadku ostatnie słowo należało do przemocy i gwałtu. Na początku roku 1920 Trocki wydał rozkaz rozwieszenia na wszystkich dworcach kolejowych plakatów obwieszczających prawo wojenne, które przewidywało stawianie przed Trybunał Rewolucyjny wszystkich kolejarzy, którzy naruszą dyscyplinę pracy. Tylko między lutym a lipcem 1920 roku przed Trybunałem Rewolucyjnym sądzono 3666 robotników i pracowników kolei. W przemysłowych miastach Rosji więzienia zapełniały się robotnikami, a terror panował nawet w miejscach pracy. Produkcje w fabrykach nadzorowali czekiści i aresztowali każdego, kto nie podporządkowywał się poleceniom reżimu. Kiedy latem 1920 roku i w lutym 2021 roku raz jeszcze wybuchły protesty robotników, a marynarze twierdzy Kronstadt podnieśli bunt na przedmieściach Piotrogrodu, Reżim, chcąc stłumić te zamieszki, zmobilizował swoje ostatnie siły. Przeciwko protestującym wprowadził wojsko i wysłał tysiące robotników do karnych obozów. W lecie 1920 roku, po tym jak aresztowano jej przywódców, przestała istnieć partia mięszewików. Również marynarze, którzy zamknęli się w twierdzy Kronstadt, nie mogli liczyć na łagodne potraktowanie ze strony bolszewików W marcu 1921 roku Lenin wydał rozkaz przypuszczenia szturmu na twierdzę A wkrótce potem na polecenie szefa partii bolszewickiej w Piotrogrodzie Zinowiewa Zastrzelono bez sądu ponad 2000 marynarzy Buntownicy, którzy przeżyli, zostali wysłani do obozu koncentracyjnego na Wyspach Sołowieckich Przyszłość Bolszewików rozstrzygnęła się na wsiach. W walce o władzę w Rosji nikt nie mógł zwyciężyć bez zaplecza wsi. Ten, kto podporządkował sobie i kontrolował wieś, zdobywał rezerwuar rekrutów i dostęp do żywności. Bolszewicy od początku wykorzystywali cały potencjał przemocy, by zmusić chłopów do wstępowania w szeregi Armii Czerwonej i zabierać im żywność. Bez kolaborantów, i bez wsparcia chłopów nie byłoby to możliwe. Bolszewicy potrzebowali sprzymierzeńców, a ponieważ wierzyli w działanie konfliktów społecznych, uważając, że na rosyjskiej wsi istnieje przepaść między bogatymi a biednymi, zaczęli wygrywać jednych przeciw drugim. Tymczasem kategorie społeczne, którymi bolszewicy opisywali świat, zupełnie nie odpowiadały stosunkom panującym na wsi. Relacja patriarchalna. Była bowiem silniejsza od istniejących między chłopami różnic społecznych. Mojętni gospodarze stanowili ochronę wiejskiej społeczności i byli jej pośrednikami, reprezentantami na zewnątrz, a zatem nie zajmowali się, jak głosili komuniści, wyłącznie uciskiem biedniejszych od siebie. Chłopi z jednej wsi byli ze sobą powiązani nicią złożonych zależności, bo tylko w ten sposób mogli przetrwać. Żyjąc od wieków w takim układzie społecznym, byli ostatnimi, którzy chcieliby dać się wciągnąć w walkę klasową bolszewików, ponieważ oznaczała ona zniszczenie tego, co stanowiło gwarancję ich bytu. W realiach wsi walka klasowa pozbawiona była sensu. Tylko nieliczni odpowiedzieli na wezwanie do występowania przeciw łakom. Komitety wiejskiej biedy, za pomocą których bolszewicy chcieli organizować walkę klasową, tworzono w wielu miejscach z robotników pochodzących ze wsi i mieszkańców miast. Oni nie mieli nic do stracenia, gdy występowali przeciwko wiejskiej społeczności. Poza tym zawsze, gdy trwa wojna, uaktywniają się wszelkiego typu szumowiny, ciemne typy, które w ogólnym zamęcie chcą zyskać coś dla siebie. Niektóre komitety były po prostu bandami rabusiów, które napadały na wsi i terroryzowały gospodarzy. Państwo bolszewickie było słabe. Na wsiach mogło zaznaczyć swą obecność jedynie za pośrednictwem jakichś kampanii. Żeby złamać opór chłopów, uciekło się do wypróbowanego instrumentu, jakim był terror. Oddziały czekistów i brygady robotników. Napadały na wsi, by zmusić chłopów do oddania zboża. Rekwirowanie żywności, które zaczęło się zimą 1918 roku, miało miejsce przede wszystkim w guberniach położonych w środkowym biegu Wołgi, w okolicach Saratowa, Samary i penzy. A po zwycięstwie nad białymi w 1919 roku rozciągnęło się również na region Czarnomorski. Akcje rekwiracyjne. Nigdy nie przebiegały w przewidywalny sposób. Chłopom zabierano wszystko, co rekwirującym wpadło w ręce. Niekiedy konfiskowano nie tylko zapasy zboża, ale i ziarno przeznaczone na przyszłe zasiewy. Chłop z okolic Jekaterynburga napisał w lecie 1920 roku do swego syna. Życie straciło dawny porządek. Ludzie cierpią, męczeni przez przeklętych komunistów. Prawie wszyscy chłopi z tych terenów próbowali uciekać przed głodem do kazania, ale na jego ulicach zostali obłupieni przez komunistów z wszystkiego, co mieli. Gdy we wsiach pojawiały się oddziały czekistów, siały strach i grozę. Chłopów chłostano, ich żony i dzieci zabierano jako zakładników, by w ten sposób wyrwać ze wsi ostatnie rezerwy. Lenin sam wydawał lokalnym komunistom szczegółowe wskazówki, jak obchodzić się z krnombrnymi chłopami. Komitetowi partyjnemu Spenzy dał w sierpniu 1918 roku radę, że należy powiesić nie mniej niż setkę niewątpliwych kułaków, bogaczy i krwiopijców. Publicznie, w promieniu stu wiorst, żeby pokazać chłopom, że władza sowiecka umie brutalnie karać. Chłopi nie mieli nic do stracenia tam gdzie głód nie złamał jeszcze woli oporu bronili się przeciw terrorowi na Ukrainie w guberniach samarskiej penzańskiej i symbirskiej chłopi wystąpili razem z kozakami przeciw bolszewikom już wiosną 1919 roku w latach 1918-1920 zabili ponad 20 tysięcy aktywistów i funkcjonariuszy bolszewickich. Odpłacali im tą samą monetą, udowadniając, że wieś potrafi karać. Schwytanych komunistów mordowali w bestialski sposób, przybijali i wieszali na krzyżu, grzebali żywcem, rąbali ciała na kawałki. Na Ukrainie i w guberniach nad Środkową Wołgą brygady czekistów odważały się wchodzić do wsi tylko w towarzystwie uzbrojonych żołnierzy rebelie przekształciły się w prawdziwą, regularną wojnę chłopską jesienią 1920 roku. Przywódcy chłopscy, tacy jak Nestor Machno, sprawowali rzeczywistą władzę na stepach południowej Ukrainy. W czasie największych sukcesów militarnych bandy Machny liczyły w sumie 15 tysięcy uzbrojonych członków. Również w guberni woroneskiej oraz wymienionych już Saratowskiej, Samarskiej, Symbirskiej i Pęzeńskiej powstały setki małych armii chłopskich, które budziły lęk komunistów. Rebelie wywołane w guberni tambowskiej przez bandytę Aleksandra Antonowa zmieniły się w pożogę, a niedługo potem objęły obszar stepów na północ od Kaukazu i zachodniej Syberii, gdzie chwilami było pod bronią 60 tysięcy chłopów. Bez dezerterów i uciekinierów z Armii Czerwonej zwycięstwa oddziałów chłopskich nie byłyby jednak możliwe. Dezerterzy zasilali siły chłopskie w broń oraz służyli nabytą wiedzą wojenną. Oddziały chłopów działały przy wsparciu wiejskich społeczności. Chłop raz stawał się żołnierzem, a gdy była potrzeba, z żołnierza przeobrażał się znowu w chłopa. I w odróżnieniu od nieprzyjaciela znał teren. W początkach chłopskich rebelii funkcjonariusze komunistycznie w panice opuszczali wsie. W rejonie Tambowa lokalne władze bolszewickie przeszły nawet na stronę chłopów. Chłopi, którzy przyłączyli się do band, nie mieli innego wyboru. Jeśli się poddawali, byli zabijani przez komunistów, a jeśli dezerterowali, zabijali ich swoi. Żołnierze mają ojczyznę albo tyły, dokąd mogą się wycofać, natomiast partyzanci nie mają takiego miejsca, gdzie mogą czuć się bezpiecznie. Dlatego chłopi nie mogli przerwać tej wojny. Każda próba czerwonych przywódców zmierzająca do opanowania wsi musiała w tych warunkach skończyć się niepowodzeniem. Na wojnie chłopskiej nie zyskali ani czerwoni, ani biali. Rewolta była buntem, który odpowiadał pojmowaniu wolności przez chłopów własna ziemia oraz niezależność od państwa i jego urzędników. W tym rozumieniu również bolszewicy reprezentowali kontrrewolucję. Niech żyją bolszewicy, śmierć komunistom, niech żyje władza sowiecka precz z bolszewikami i żydami. Takie hasła można usłyszeć jeszcze dziś. Wielu chłopów było najwyraźniej przekonanych, że komunizm i bolszewizm to przeciwieństwa ponieważ komunizm łączyli z obietnicami raju a bolszewizm z brutalną rzeczywistością represji rebelianci chłopcy brali nie tylko brutalny odwet na swoich oprawcach niszczyli również mosty tory kolejowe i maszty telefoniczne które łączyły wieś ze światem zewnętrznym obcych można było pokonać tylko wtedy gdy zniszczyło się infrastrukturę, na której opierała się ich siła. Tę prawidłowość zbuntowani chłopi pojęli natychmiast. Podpalali więc budynki lokalnych władz, sądów, posterunki policji, biura partii, z dymem szły nawet szkoły, w których nowa władza uczyła po nowemu. Można powiedzieć, że wraz z budowlami, będącymi architektonicznymi symbolami państwa, po których został popiół i zgliszcza, Państwo jako widoczna instytucja zniknęło. W wielu rejonach Imperium Rosyjskiego władza państwowa załamała się na początku 1921 roku. I w większości wypadków fakt ten zadowalał chłopów, ponieważ ich wojna ograniczała się do walki o najbliższe terytorium. Nikomu z chłopskich przywódców nie przyszłoby do głowy niszczyć bolszewików na ich własnym terytorium, ścigać ich czy wypędzić ze stolicy. Do tego brakowało im też możliwości militarnych. Chłopi walczyli wyłącznie o sprawy wsi, a gwałt, którym się posługiwali w działaniach, był gwałtem zadawanym w imieniu wsi. Kiedy udawało im się przepędzić władzę państwową z własnego terytorium i uzyskać wcześniejszą swobodę, tracili zainteresowanie dalszą walką. Bolszewicy zwyciężyli, ponieważ ich liczni przeciwnicy nie zjednoczyli się ze sobą. Jednak dopiero zimą 1920-21 po ostatecznym zwycięstwie Czerwonych nad Białymi reżim zebrał siły, by pokonać chłopskie rebelie. W czerwcu 1921 roku Centralny Komitet Wykonawczy Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Wydał zarządzenie, które uprawomocniło terror przeciwko chłopom. Kto się wzbraniał podać siłom bezpieczeństwa swoje nazwisko kto udzielał schronienia bandytom albo przechowywał ich mienie, powinien bezwarunkowo zostać zastrzelony. Żeby zmusić rebeliantów chłopskich do pracy, czerwoni komisarze kazali aresztować jako zakładników całe wsie. Wczesnym latem do obozów koncentracyjnych w guberni Tambowskiej trafiło. Pięćdziesiąt tysięcy chłopów. Za każdego zabitego komunistę życiem płaciły dziesiątki mieszkańców wsi. W działaniach przeciw chłopom używano nawet samolotów i bomb z gazem, żeby na przykład wykurzyć ich z bagien, na których się ukrywali. Terror nie ograniczył się do chłopów. W styczniu 1919 roku Dońskie Biuro Partii, formalnie Biuro Dońskie dla Kozaków, po raz pierwszy rzuciło pytanie: Co w związku z szybkim posuwaniem się naprzód Armii Czerwonej postanowić w sprawie kozaków, którzy paktowali z białymi lub zorganizowali się w działaniach przeciw Czerwonym na terenach południowej Rosji? Dziewięć dni później Biuro Organizacyjne Komitetu Centralnego w Moskwie przysłało odpowiedź. Instrukcja przywódców partyjnych. Skierowana do podległych organów głosiła, że jedyną możliwą drogą będzie bezlitosna walka z wrogą nastawionymi kozakami, która musi doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia. Kozacy, którzy służyli carowi jako siły porządkowe, nie cieszyli się wśród rewolucjonistów dobrą sławą, bo sprzyjali kontrrewolucji. W gruncie rzeczy, Większość Kozaków była zainteresowana jedynie tym, by nie podlegać żadnej władzy, ani białym, ani czerwonym. Bolszewicy wkroczyli na tereny zamieszkiwane przez Kozaków dońskich w końcu lutego 1918 roku, stosując terror i gwałt. Zabijali oficerów, konfiskowali zboże i bydło, by w końcu puszczać z dymem całe wsie. Lecz dopiero w lutym 1919 roku po krwawej rozprawie ze zbuntowanymi oddziałami kozackimi, bolszewicy rozpoczęli program wyniszczania kozaków. Mordowali ich tysiącami albo brali jako zakładników. Tylko w lutym 1919 roku Trybunał Rewolucyjny ósmej armii skazał na śmierć osiem tysięcy kozaków. Dwa miesiące później, w kwietniu, Lenin wydał rozkaz wyludnienia wsi zamieszkiwanych przez kozaków dońskich, Deportowania ludności i osadzenia na opustoszałych terenach chłopów z guberni środkowej Rosji. Realizacji tego rozkazu przeszkodziło wejście na te tereny białogwardzistów. Jednak bolszewicy wcielili go w czyn rok później, gdy z terenów naddońskich wypędzili 300 tysięcy Kozaków. Część z nich została wcielona przymusowo do pracy w kopalniach węgla w Donbasie, a pozostałych spędzono do istniejących na tamtych terenach obozów karnych. W wojnie domowej władze bolszewickie chciały zadać ostateczny cios religii i jej reprezentantom. Reżim bezlitośnie traktował duchownych wszystkich wyznań, zamykano kościoły, palono klasztory. Nikt nie zliczył duchownych, którzy padli ofiarą tych masowych represji. W niektórych rejonach sposobem niszczenia religii stała się nie tylko walka z duchowieństwem, lecz również stygmatyzowanie mniejszości etnicznych przede wszystkim ortodoksyjnych Żydów i muzułmanów, których wyznania rewolucjoniści uważali za przejaw szczególnie głębokiego zacofania. Gdy na wiosnę 1918 roku bolszewicy na krótko objęli władzę w uprzemysłowionym Baku nad Morzem Kaspijskim, ich działania skierowały się przede wszystkim przeciwko ludności muzułmańskiej. Dokonali jej straszliwej masakry. W Azji Środkowej i na Kaukazie doszło do krwawych walk między rosyjskimi rewolucjonistami, którzy reprezentowali państwo bolszewickie, a nomadami i muzułmanami, którzy odmawiali respektowania nowego porządku. Bolszewiccy komisarze nie hamowali też pogromów dokonywanych na Żydach przez Armię Czerwoną, jeśli tylko dokonywano ich pod szyldem walki z zacofanymi obrządkami i zwyczajami. To, co się działo, było początkiem tzw. czystek, które miały uwolnić społeczeństwo od śmieci i chwastów społecznych. Mimo to już wkrótce przyczyny terrorystycznych posunięć przestały mieć znaczenie. Bolszewicy uruchomili terror, lecz szybko stracili nad nim kontrolę. Terror stał się zjawiskiem samym w sobie, oderwanym od powodów, które miały go początkowo legitymizować. W przestrzeni terroru, jaką było sowieckie imperium, i w której działali przywódcy chłopscy, komisarze bolszewicy, biali generałowie, bandy przestępców i przywódcy klanów społecznych, bolszewicy mogli wprawdzie pretendować do władzy, lecz nie byli w stanie jej sprawować. Ta bezsilność była przyczyną nieustannych aktów przemocy i gwałtu, ponieważ ten, kto jest bezsilny, ma wybór tylko między kapitulacją, a atakiem. Rewolucja i wojna domowa otworzyły tamy, z których przemoc i represje wylewały się niepowstrzymaną rzeką na całe terytorium rosyjskiego imperium. Pozbawionym skrupułów osobnikom, którzy dopuszczali się gwałtów, wojna dawała możliwość czynienia tego, o czym inni mogli tylko mówić. Podczas wojny domowej to, co dotąd mogło istnieć jedynie w skrywanych fantazjach, stawało się rzeczywistością. I tylko na wojnie za fantazjami bandytów szły realne czyny. O tym mieli przypomnieć sobie osiem lat później Stalin i jego towarzysze, kiedy podjęli decyzję o rozpoczęciu wojny przeciw własnemu narodowi i przekształceniu Związku Sowieckiego w przestrzeń przemocy. Modelem ich władzy był stan wyjątkowy. W wojnie domowej szaleńcze wizje stopiły się w jedno z praktyką najbardziej bestialskiego gwałtu. W takich właśnie okolicznościach narodził się typ stalinowskiego funkcjonariusza. Dla Lenina, Bucharina, Zinowiewa, Trockiego i ludzi stanowiących ich intelektualne zaplecze, gwałt i terror był abstrakcją, operacją chirurgiczną dokonywaną na ciele społeczeństwa. Ich wojna była konfliktem między wyimaginowanymi kolektywami. I być może Lenin nie miał pojęcia o elementarnej, krwawej przemocy wywołanej tym konfliktem. Dla Stalina i jego przyjaciół wojna była życiowym spełnieniem, ponieważ bezkarnie mogli ranić i zabijać. Wydaje się, że nigdy w życiu nie byli szczęśliwsi niż w latach rewolucji i wojny domowej, kiedy trwały krwawe walki i masowo ginęli ludzie. Gwałt stanowił eliksir życia stalinowskich funkcjonariuszy, którzy swoją karierę umacniali w czasach wojny domowej. Sławej i cześć utożsamiali z bogatymi łupami, zniszczonymi krajobrazami i liczbą zabitych wrogów. Wywodzili się oni najczęściej z najprostszych warstw i środowisk, z robotniczych dzielnic miast albo zapadłych wsi. Wcześniej wiele lat spędzili w podziemiu. W calskich więzieniach, albo na wygnaniu. Ich godzina wybiła, kiedy wybuchła wojna domowa. A reżim poszukiwał odważnych realizatorów swych haseł, którzy nie cofną się przed niczym w walce o nowy porządek. Stalin, Kaganowicz, Woroszyłow, Ordzonikidze, Kirow, Jeżow uosabiali brutalny styl działania, bycia oraz język. Stalinowskich funkcjonariuszy. Stalin, ten cudowny Gruzin, jak nazywał Golenin, był ich idolem. Miał w sobie wszystkie cechy, które wysoko liczyły się w tych kręgach. Prostotę, zdecydowanie i upodobanie do gwałtu. Wojna domowa i terror przyniosły nie tylko potężne zniszczenia infrastruktury kraju i dokonały nie tylko straszliwego spustoszenia w ludzkiej psychice, Rosja straciła elitę duchową i polityczną. Kto przeżył wojnę domową, starał się uciec za granicę. Berlin, Praga i Paryż w tych miastach znajdowali teraz przystań Rosjanie. Nowa Rosja zmieniła się w kraj terroru, w którym chłopi i robotnicy byli uciskani, elity z czasów carskich prześladowane, duchowni mordowani, a kozacy deportowani. I gdzie każdy w każdej chwili mógł paść ofiarą represji. Stalinowska przemoc, która masowe mordy w latach 30. XX wieku podniosła do rangi naczelnej zasady działania władzy, czerpała z kultury wojny. Była to wojna domowa, prowadzona innymi środkami. Odcinek ósmy Rozdział trzeci. Pyrrusowe Zwycięstwa. Zwyciężyli bolszewicy. Złamali militarny opór Białej Armii, krwawym terrorem stłamsili niepokoje chłopskie oraz strajki robotników i ponownie stworzyli wielonarodowościowe imperium, rozbite na początku rewolucji. Kiedy w początkach roku 1921 Armia Czerwona zajęła Gruzję, wojna domowa była oficjalnie zakończona. Militarne zwycięstwo bolszewików nie stanowiło jednak końca, lecz początek misji, która miała nie tylko wstrząsnąć światem, ale przede wszystkim go zmienić. Lufy karabinów zwycięskich rewolucjonistów przesądziły wprawdzie o wyniku wojny, lecz nie przesądziły kwestii sprawowania władzy w państwie. Bolszewicy byli panami spustoszonego kraju, który mogli kontrolować militarnie, lecz którego ludnością nie byli w stanie rządzić. Wojna i terror pozostawiły po sobie ślady potwornych zniszczeń. W zimie 1921 i 22 roku rosyjskie wsie dotknął głód. W nadwołżańskich guberniach setkami umierali mieszkańcy wsi. Członkowie amerykańskiej organizacji pomocowej, którzy przebywali tam wówczas, widzieli czekających na śmierć chłopów leżących apatycznie w chatach chłopów zabijających szczury, myszy i psy, a nawet takich, którzy w ostatecznej desperacji zabijali i dopuszczali się kanibalizmu na własnych dzieciach. Czego nie dokonał głód, dokończyły tyfus i cholera. W 1920 roku ponad dwa miliony ludzi w Azji Środkowej zachorowało na tyfus, a w miastach szalały cholera i syfilis. W drugiej połowie 1921 roku opuściło wsie, chcąc uciec przed biedą, kilka milionów chłopów. Podobni nomadom uchodźcy, bez celu i ojczyzny, przemieszczali się z miejsca na miejsce. Nie ma możliwości powstrzymania tej wielkiej fali głodujących chłopów, którzy napływają do miast i tam umierają relacjonował naoczny świadek tamtych zdarzeń w liście do amerykańskiej organizacji próbującej złagodzić skutki głodu. Niektóre wsie po prostu wymarły. Na głównej wiejskiej drodze, która jakby straciła swoją normalną funkcję, nie dojrzałeś jednej żywej duszy. Rozdzielała ona tylko od siebie rzędy niemych chat. W guberni samarskiej chłopi ciągnęli setkami z miejsca na miejsce, jak hordy wilków, odżywiali się liśćmi i owocami jedli nawet wnętrzności zdechłych zwierząt ludzie zabijali się nawzajem żeby utrzymać się przy życiu niektórzy kończyli ze sobą kozak nikołaj borodin wspominał po trzydziestu latach co przeżył pod koniec wojny domowej w donbasie chłopi marli jak jesienne muchy koty i psy zniknęły z ulic bo ludzie je zjadali w robotniczej dzielnicy szachty Stara kobieta sprzedawała na targu ludzkie mięso. W Kamińsku aresztowano i postawiono przed sądem kanibali. Pracujący w Nansenowskim Komitecie Pomocy do Spraw Uchodźców angielski świadek naoczny informował Timesa, że w guberniach Saratowskiej i Samarskiej widział opuszczone wsie, w których ludzkie zwłoki nadgryzione przez psy leżały na drogach. A w innych miejscowościach dziennie umierało do setki ludzi. W domach dziecka członkowie tej organizacji widzieli potworne obrazki. Dzieci o zniekształconych od głodu ciałach, chore, martwe, bez różnicy. Leżały skulone na ziemi jak ślepe kocięta, przykryte kocami, na których pełno było robactwa. W budynkach brakowało bez wyjątku elementarnych urządzeń sanitarnych, a w pomieszczeniach których zamknięte były te bezradne istoty, panował odór dawno nieuprzątniętej latryny. Były tam dziewczynki i chłopcy, których rodzice zmarli albo je opuścili. Upiorne karykatury dzieci o pożółkłych twarzyczkach, a niektóre, opuchnięte albo sine, z płonącym z głodu wzrokiem, z kęciastymi ramionami i rękami jak cepy. Wojna domowa, Pozostawiła po sobie ponad siedem milionów sierot, których nie miał kto żywić ani leczyć. W nadwołżańskiej guberni symbirskiej grupy dzieci wygatowały w lasach, żywiąc się trawą. Amerykańska obserwatorka, która spotkała je na jednej ze stacji kolejowych, przeżyła szok, gdy zobaczyła wydęte brzuchy małych, wynędzniałych i żebrzących istot. Wiele sierot. Próbowało koleją lub na piechotę dostać się do większych miast, by zdobyć coś umożliwiającego przetrwanie. Ponad 70% wszystkich tak tzw. dzieci ulicy, które przybyły do Moskwy w 1923 roku, urodziło się we wsiach nad Środkową Wołgą. Teraz żyły w slamsach na obrzeżach stolicy, żywiąc się odpadkami, a żeby przetrwać, kradły i napadały. Pod koniec wojny domowej miasta w Rosji przedstawiały obraz spustoszenia, były wyludnione i wymarłe. Ich mieszkańcy walczyli teraz tylko o biologiczne przetrwanie. Wiele miast leżało w gruzach. W niektórych regionach, na przykład na Uralu i Kaukazie, tylko wypalone ruiny wskazywały na to, że kiedyś mieszkali tu ludzie. Wszędzie, gdzie załamał się porządek państwowy, wybuchały przestępczość i gwałty. Na Kaukazie, na Syberii i we wschodniej Ukrainie uciekinierzy i dezerterzy wszelkiej maści, a także chłopcy rebelianci łączyli się w bandy, które trudno było okiełznać. Głównie na obrzeżach imperium i w miastach frontowych wojny domowej świat wypadł ze zwykłych kolein. W Baku, przemysłowym mieście nad Morzem Kaspijskim, nawet po dziesięciu latach od wojny domowej mieszkańcy nie czuli się bezpiecznie. W dzień władzę nad miastem sprawowała milicja, a w nocy przestępcy, którzy zjawiali się tam z okolicznych wsi. Czas wojny domowej pozostawił spustoszenia również w ludzkiej psychice. W codziennej walce o przetrwanie ludzie przestali na siebie liczyć. Warunki życia uczyniły z nich istoty skłonne do zła. Na nikim nie robiło już wrażenia, że ludzie zabijają oraz są zabijani, i że prawo pięści rządzi, gdy brak państwa i sił porządkowych. Wojna sprzyjała przestępcom, którzy bezkarnie czynili rzeczy niemożliwe do pomyślenia w czasach pokoju. Ponad siedem lat zabijania i barbarzyństwa oswoiło z przemocą nie tylko sprawców, lecz również ofiary. Agresja i przemoc ze strony bolszewików. Brały się z przekonania, że władzę zdobywa ten, kto potrafi przebić posunięcia wrogów. Ich pełna przemocy retoryka świadczyła o bezwzględnym zdecydowaniu. Bolszewickie państwo było bowiem słabe. Dlatego groźbami i przemocą próbowało wymusić posłuszeństwo oraz lojalność. Przemoc, której granice były nie do przewidzenia. Wzmagała z kolei nieufności, dlatego plan działania Stalina od początku powiązany był z przerażeniem tych, którzy mieli być posłuszni. Pozostawało to w jaskawej sprzeczności z bolszewickim planem wprowadzania porządku, który miał istnieć dzięki samoprzymusowi i dobrowolnemu posłuszeństwu. Bez obecności w każdej wsi instytucji i osób, które reprezentowały zadania rewolucji i bez porządku, w którym ludzie mogli czuć się bezpiecznie i mieć środki do życia, bolszewicy musieliby zawsze działać jak na wojnie. Prawa wojny nie sprawdzały się jednak w czasie pokoju. Chodziło więc o to, żeby w tym wielonarodowościowym kraju zaprowadzić taki porządek państwowy i ekonomiczny, w którym będzie mógł żyć również ktoś, kto nie jest komunistą. Lenin w każdym razie zrozumiał tę prawdę pod koniec wojny domowej. Na dziesiątym zjeździe partii bolszewickiej, odbywającym się na początku marca 1921 roku, dał sygnał zwrotu w polityce. Ów cudowny pomysł, który miał pomóc reżimowi wyprowadzić kraj z kryzysu, nosił nazwę Nowej Polityki Ekonomicznej. NEP. Zmiana polityki była próbą ustabilizowania porządku, przywrócenia produkcji przemysłowej i wymiany rynkowej, oraz unormowania stosunków z chłopami i narodami zamieszkującymi peryferyjne terytoria rosyjskiego imperium. Bolszewicy wycofywali się z życia zwykłych obywateli i przypomnieli sobie o pragmatyzmie, który dopuszczał też inne niż ich modele życia. Odwrót od dotychczasowej polityki. Miał też umożliwić władzom złapanie niezbędnego oddechu, by socjalizm mógł zyskać porządek państwowy. Niektórzy historycy zobaczyli w tej zmianie coś więcej niż tylko próbę stworzenia dobrze funkcjonujących struktur państwa. Uważali, że stalinizm nie był nieuniknioną konsekwencją październikowego przewrotu, więc NEP trzeba pojmować raczej jako alternatywę, która w partii bolszewickiej zyskała większość zwolenników. Tak brzmi argument tych, którzy uważają NEP za coś więcej niż zwrot taktyczny. Można jednak odpowiedzieć, że bolszewicy nigdy nie zarzucili celu, jakim była dyktatura ich partii. Dyskusja na temat właściwej drogi do socjalizmu, która rozgorzała w partii bolszewickiej w latach dwudziestych, nie byłaby najmniej sporem na temat sensu czy bezsensu dyktatury proletariatu. Była to dyskusja o tym, w jaki sposób należy dyktaturę umocnić, Stwarzając odpowiednie struktury zabezpieczające jej funkcjonowanie. Wśród przywódców partyjnych nigdy nie powstała różnica poglądów na temat celu rewolucji, bo w ślad za odbudową ekonomiczną nie szedł pluralizm ani demokratyzacja polityki państwa. W latach dwudziestych przestała istnieć w życiu politycznym opozycja socjalistów. Reżim odebrał radom robotniczym i żołnierskim możliwość reprezentowania ludu pracującego i zmienił je w organy wykonawcze rządu, rady komisarzy ludowych. W prasie, szkołach i na uniwersytetach zaczął panować jeden obowiązujący styl myślenia. Zniesiono wolność słowa, bunt i krytykę. Reżim jak zawsze karał bezwzględnymi represjami, masowymi egzekucjami, procesami pokazowymi i deportacjami. W lecie 1922 roku aresztowano najważniejszych członków partii socjalrewolucyjnej, rewolucyjnej eserowców. Postawiono ich przed sądem i skazano w spektakularnym procesie pokazowym. Trybunał wymierzył wtedy kary śmierci i kary wieloletniego więzienia, by, jak wyraził się Dzierżyński, szef sowieckiej policji GPU, następczyni WCK, postawić pod pręgierz opinii publicznej Partię Białego Terroru i Bandyckich Napadów. W tym samym roku Lenin nakazał aresztować i deportować tych przedstawicieli inteligencji, którzy nie zechcieli podporządkować się nowej władzy. Z kraju wydalono ponad stu intelektualistów, w tym filozofa Nikołaja Bierdziajewa i historyka Aleksandra Kisewettera, a setki innych wysłano na Syberię lub winne odległe rejony. Wraz z nimi ze sceny politycznej zniknęło wielu wybitnych mięszewików i przywódców ukraińskiego ruchu narodowego. 29 sierpnia Grigory Zinowiew ogłosił na posiedzeniu Rady piotro że władza bolszewicka będzie w przyszłości karać każdego, kto się przed nią nie ugnie. Przez pięć lat przelaliśmy wystarczająco dużo krwi i nie chcemy już wojny domowej. Ale kto zasieje choćby najmniejsze ziarno wojny, nawet jako uczony czy artysta, czeka go z naszej strony zbrojne przeciwdziałanie. Wybraliśmy metody humanitarne, wydalenie z kraju. Jeśli jednak osoby te nadal będą prowadzić swoją podziemną robotę przeciw nam, jeśli spróbują niszczyć przywrócony porządek w gospodarce i jeśli wypowiedzą nam wojnę, nie poprzestaniemy na metodach humanitarnych, lecz wyciągniemy miecz. Ostrość bolszewickiego miecza odczuli gruzińscy chłopi, którzy w 1924 roku powstali przeciwko reżimowi. W trakcie pacyfikacji tamtejszych wsi srogo ukarano dziesiątki tysięcy. Albo czekiści zastrzelili ich z broni maszynowej, albo wypędzono ich i osadzono w obozach. Zastępcy przywódcy gruzińskiego rządu, Gogo Beridze, Skarżył się we wrześniu 1924 roku w liście do Wisariona Łominadze, przewodniczącego Zakaukaskiego Komitetu Partii i bliskiego zaufanego Stalina, że czekiści zabijali bez różnicy winnych i niewinnych. Terror rodził przerażenie i dusił w zarodku wszelki opór, lecz władza bolszewicka nie zyskiwała w ten sposób lojalności obywateli. Gogo -go Beridze. Streścił tę sytuację mówiąc. Na wsiach nie istnieje w ogóle władza bolszewicka. Bez państwa władza mogła zaistnieć jedynie w aktach powtarzających się interwencji terrorystycznych i represyjnych. Mimo wszystko przeważało jednak poczucie ulgi, kiedy wojna domowa się skończyła. Bolszewicy zaczęli działać teraz poprzez współpracowników których zadaniem stało się ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej i umacnianie nowego państwa na prowincji rosyjskiego imperium. Wiedziano, że nowe stosunki mogą zapanować wtedy, gdy ludzie stworzą nowe instytucje. Dlatego, by zlikwidować analfabetyzm, władza bolszewicka próbowała pokryć terytorium całego kraju siecią szkół, dlatego prowadziła kampanię mającą na celu walkę z religią, reformowała instytucje małżeństwa i prawo rodzinne. Zakładała placówki oświatowe dla robotników, rewolucjonizowała sztukę, literaturę i architekturę. Rewolucyjne państwo wymagało rewolucyjnej elity. W nowych instytucjach mieli pracować nowi ludzie, którzy zerwali z tradycją i przeszłością i mieli rewolucyjne nastawienie. Do takich zadań reżim bolszewicki nie był jednak odpowiednio przygotowany. Jego władza była ograniczona. I nie wychodziła poza wielkie miasta. Tak odczuwali to też przywódcy partyjni, którzy nie mieli innego wyjścia, niż izolować się od niepewnego czy wrogiego otoczenia. Partia stała się twierdzą rządzącą się własnymi prawami. W tej izolacji wszystko było możliwe, ponieważ liczyła się jedynie wola przywódcy, natomiast potrzeby obywateli nie miały znaczenia. Dlatego też koniec wojny domowej nie oznaczał końca dyktatury. W rzeczywistości, Epoka nowej polityki ekonomicznej, która zaczęła się w 1921 roku, była czasem wykluwania się stalinizmu. 1. Reformy ekonomiczne Nowa polityka ekonomiczna została wprowadzona na 10. zjeździe partii wiosną 1921 roku. Niepokoje chłopskie, strajki robotnicze i bunt marynarzy w Krąsztadzie sprawiły, że Lenin zrozumiał, iż komuniści mogą przegrać, jeśli nie będą mieć poparcia. Większość przywódców bolszewickich podzielała tę opinię. Lenin nie stracił jednak z oczu celu, którym było opanowanie anarchii w gospodarce. Zrozumiał, że istnieje związek między siłą nabywczą chłopów, a wysokością produkcji przemysłowej. Chłopi nic nie produkowali, ponieważ państwo odbierało im plony ich pracy, niczego w zamian nie dając. W ekonomii rabunkowej, w której państwo odgrywało rolę rabującego, a chłopi zobowiązanych do świadczenia trybutu, istnieli sprawcy i ofiary, lecz nie było płacących podatki ani kupujących. Bo jeśli chłopi niczego nie sprzedawali, niczego też nie nabywali. Lenin zrozumiał, że sukces ekonomiczny musi zakładać spełnienie oczekiwań. Bez tego gospodarka nakazowa nie radziła sobie. Od tego momentu zaprzestano więc przymusowego ściągania zboża od chłopów, a obowiązek dostarczania go zamieniono na ustalany naprzód podatek w naturze, który miał dać chłopom poczucie traktowania ich zgodnie z obowiązującym prawem. Chodziło o to, żeby stworzyć wymianę towarową między wsią a miastem, zachęcić chłopów do kupowania towarów i sprzedawania zboża. W ten sposób Lenin i jego pragmatyczni towarzysze Mieli nadzieję na przełamanie kryzysu zaopatrzenia w miastach. Chłopi mogli zachować to, co udało im się uzyskać z uprawy ziemi, prowadzić wolny handel i zatrudniać pracowników najemnych. Władze pozwalały też, by osoby prywatne mogły dzierżawić zakłady przemysłowe oraz żeby w prywatne ręce przeszło finansowanie i prowadzenie przedsiębiorstw. W lipcu 1921 roku władze przywróciły wolność gospodarczą rzemieślnikom, i małym zakładom przemysłowym. Jednak reforma ta zawierała w sobie również elementy zabezpieczenia, by wprowadzone ustępstwa nie wywołały rewolucji w ekonomii. Reżim zezwalał wprawdzie na wolny handel, lecz nie zdecydował się na przywrócenie własności ziemi. Zamiast tego wspierał powstawanie centralnie zarządzanych kooperatyw, które jako towarzystwa produkcyjne miały organizować wymianę towarów między miastem a wsią. Wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniały więcej niż 20 pracowników, pozostawały w ręku państwa. Wprawdzie, gdy centralne zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi okazało się opieszałe i nieskuteczne, zostało zniesione przez Najwyższą Radę Gospodarki Ludowej, ale nie doszło do odbiurokratyzowania struktur gospodarczych. Zamiast tego, Przedsiębiorstwa należące do tej samej branży połączono w tzw. trasty, które pozostając własnością państwa, mogły samodzielnie gospodarować i planować. Efekty wprowadzonych zmian zaczęły być widoczne już po kilku miesiącach. Chłopi, którzy zebrali plony przewyższające własne potrzeby, sprzedawali je na wolnym rynku. W 1923 roku przywrócone zostały relacje rynkowe między wsią a miastem. Ci, którzy tego dokonali, to tak zwani ludzie nepu, drobni kupcy, którzy przed rewolucją zmonopolizowali handel słopami i teraz odnowili dawne kontakty. Sprzedaż towarów przemysłowych na wielką skalę stała się możliwa dzięki przełomowi, który polegał na tym, że trastom udało się stworzyć własne syndykaty handlowe i sprzedawać towary w państwowych sklepach. Równowaga cenowa między wyrobami przemysłowymi a produktami rolnymi Zachwiała się jednak w 1923 roku, kiedy te pierwsze gwałtownie zdrożały i chłopi przestali je kupować. W wielkich miastach za trudności ze zbytem towarów zapłacili robotnicy, obcinano im wynagrodzenia i zwalniano z pracy. Dlatego w wielu regionach kraju zaczęły się ponownie strajki i niepokoje. Niezadowolenie rosło również na wsiach. Rok 1924. Był rokiem klęski nieurodzaju spowodowanego suszą. Wkrótce chłopi nie byli już w stanie wywiązywać się z obowiązkowych dostaw i płacenia podatków nałożonych przez władzę i bez litości teraz ściąganych. Nawet szef tajnej policji, Felix Dzierżyński, był zdania, że zubożenie chłopów nie przysłuży się władzy. Chłopi uważali, że władza uprzywilejowuje robotników oraz że mieszkańcom miast żyje się lepiej, i są ich zobowiązania wobec państwa. Przymierze robotników i chłopów miało być oparte na zasadzie równych praw. Lecz kiedy zasada ta została naruszona, państwu zaczęła grozić katastrofa. Już teraz jednak niektórzy z bolszewików wyjście z zaistniałej sytuacji widzieli tylko we wprowadzeniu gospodarki planowej i propagowaniu na wsiach idei walki klasowej, co pozwoliłoby władzy na usunięcie ze wsi wrogów nowego porządku. W roku 1925 w raportach tajnej policji po raz pierwszy pojawiło się określenie terror kułaków. Wszystkie problemy ekonomiczne zaczęto odtąd traktować jak problemy polityczne, które należało pokonać przemocą. Trocki zamierzał uporać się z anarchią rynku poprzez wprowadzenie polityki planowej, włączonej w służbę wspieranej przez państwo industrializacji. W latach 1924-25 Idea Trockiego nie znalazła jednak uznania w biurze politycznym. Większość członków biura, na czele ze Stalinem, uważała, że przemysł powinien zmniejszyć koszty własne, zracjonalizować produkcję i w ten sposób obniżyć ceny towarów. Jednak już jesienią 1925 roku stało się jasne, że rynek nie poddaje się kontroli. Utrzymywana sztucznie dysproporcja między niskimi cenami produktów rolnych a wysokimi cenami wyrobów przemysłowych. Wstrzymywała zdolność nabywczą chłopów. Ci albo konsumowali to, co sami wytworzyli, albo też wytworzone produkty zatrzymywali, zamiast dostarczać je tym, którzy z ramienia państwa chcieli je nabyć. Uprzywilejowanie chłopów nie powiększało zatem wpływu państwa, lecz przeciwnie, zmniejszało go. Tak w każdym razie oceniała tę sytuację większość przywódców partyjnych. Problem ten można było rozwiązać w różny sposób przez wprowadzenie na rynku większych swobód, albo dzięki bodźcom, które mogłyby umożliwić chłopom sprzedaż zboża. O takich rozwiązaniach nie chcieli jednak słyszeć nawet umiarkowani bolszewicy, ponieważ większość uważała, że dyktatura, która podporządkowuje się nastrojom panującym wśród chłopów, nie ma racji bytu. Na XIV Zjeździe Partii w grudniu 1925 roku ustalono wytyczne, Mający obowiązywać najwyższe kierownictwo Gosplanu, dotyczące wskaźników rozwojowych dla przyszłej gospodarki scentralizowanej. Nowy kurs w polityce gospodarczej ogłoszono na XV zjeździe partii w grudniu 1927 roku. Wprowadzono w życie obowiązujący w przemyśle plan pięcioletni, a rolnictwo poddano kontroli państwa. Mołotow mówił najpierw o kolektywizacji produkcji rolnej Dając tym samym do zrozumienia, od jakiej gałęzi gospodarki przywództwo partyjne rzeczywiście czegoś oczekuje. W 1925 roku dla przemysłu rozpoczął się nowy okres. Rada Najwyższej Gospodarki Krajowej przejęła na nowo zwierzchnictwo nad przemysłem, i już w lecie 1927 roku państwowe trasty straciły swoją autonomiczną funkcję kierowniczą. Wszystkie gałęzie sowieckiego przemysłu zostały podporządkowane Wydziałom Rady Najwyższej Gospodarki Krajowej. Najważniejsi urzędnicy odpowiedzialni za gospodarkę planową obradowali już nie tylko nad jej wprowadzaniem, lecz zastanawiali się nad jej zmaksymalizowaniem. Było oczywiste, że w planach tych nie było miejsca na gospodarczą niezależność wsi. Końcem tej niezależności był początek kolektywizacji gospodarstw chłopskich w 1928 roku. To, co zdarzyło się w latach 1928-1932, było zapewne nie tylko rezultatem decyzji ekonomicznych. Poza wielkimi miastami bolszewicy nie mieli władzy. Nie oni byli panami sytuacji, lecz odpowiadali na rozwój wydarzeń, których zakładnikami się stali. W swojej izolacji Rozwijali wizję dalekie od realnego życia i stworzyli mentalność oblężonej twierdzy, która przełożyła się w sposób wyraźny na ich styl rządzenia. Z tej izolacji mogliby wyjść tylko wówczas, gdyby wieś stała się częścią całości, a chłopi zaakceptowali nowy porządek i stali się nowymi ludźmi. Od roku 1921 jednak władzom bolszewickim nie udało się do tego celu zbliżyć. Wręcz odwrotnie. Raczej się od niego oddalili. Odcinek 9. 2. Państwo a wieś. Kiedy w początkach 1921 roku Lenin i najważniejsi funkcjonariusze reżimu podjęli decyzję o wydaniu wojny chłopom, reżim stracił przez to władzę na wsi. Problemem komunistów było to, że ich władzy brakowało odpowiednich instytucji. Kiedy wycofali ze wsi komanda do spraw zaopatrzenia i brygady Czeka, wraz z nimi zniknęły stamtąd również instytucje władzy państwowej. Znikomym pocieszeniem dla komunistów był zapewne fakt, że na wsiach pozostało również niewielu reprezentantów dawnych elit, posiadaczy ziemskich, przywódców wiejskich społeczności, sędziów i policjantów. Cienka skorupka cywilizacji ujawniła w latach wojny domowej swoją nietrwałość. Bolszewicy przekonali się, Widząc sytuację na terenach leżących z dala od centrum państwa, jak wielką siłę zniszczenia niesie ze sobą raz wyzwolona przemoc. Dla większości z nich wieś była światem barbarzyńców, niezdolnych do zdiagnozowania ani rozwiązania własnych problemów. Dlatego za wszelką cenę bolszewicy dążyli do tego, by podporządkować sobie chłopów i mieć nad nimi kontrolę. Jednak próba bezkonfliktowego zdobycia władzy na wsi okazała się złudna. I nie doprowadziła do pożądanego celu. Zbyt różne były dążenia każdej ze stron. Chłopi pragnęli zrealizować marzenie o wolności, która nie pochyla karków jarzmy państwa. Wydarzenia z początku lat dwudziestych były zakończeniem rewolucji ludowej, która tylko przerwała wojnę domową. Wieś została pozostawiona sama sobie i uwolniona od prowadzenia przez państwo. Zyskała suwerenność, jakiej nigdy wcześniej nie posiadała. Życie chłopów było prymitywne, brudne i krótkie. Od władzy państwowej nie mogli spodziewać się niczego, co by im ułatwiło porzucenie odwiecznych ram życia. W realiach znaczonych biedą, głodem i klęskami nieurodzajów, rozsądek nakazywał chłopom nieufność wobec wszelkich nowości, których konsekwencje były trudne do przewidzenia. W wiejskich społecznościach nie było miejsca dla outsiderów i obcych, ufano jedynie swoim. Doświadczenia wojny domowej. Upewniły chłopów w przekonaniu, że ze strony tych, którzy nie żyją na wsi, zawsze grozi zło. W obliczu przemocy, która wdarła się na wieś z zewnątrz, istniała tylko jedna droga wewnętrznego wycofania się. W tej sytuacji tradycyjny porządek jako jedyny dawał chłopom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Na nim właśnie opierał się ich konserwatywny model życia i sztywna wewnętrzna dyscyplina społeczna które przywracały równowagę zawsze wtedy, gdy zagrożony był porządek. W ten sposób na chłopów miały też silny wpływ tradycyjne autorytety, a to stanęło komunistom na drodze w tworzeniu państwa opartego na nowych zasadach. Wojna domowa zniszczyła nie tylko tradycyjną strukturę społeczną wsi i jej obyczaje, lecz również lichą infrastrukturę i komunikację łączące wieś ze światem zewnętrznym. Transport towarów i ludzi nie osiągnął po wojnie poziomu sprzed jej wybuchu. W 1922 roku rosyjskie koleje żelazne przewiozły tylko połowę pasażerów z liczby, jaką notowały w roku 1913. W wielu miejscach bez ludzi z workami, objazdowych handlarzy, którzy zaopatrywali miasta w potrzebną żywność, komunikacja między miastem a wsią przestałaby całkowicie istnieć. Handlarz zmienił się w pieszego wędrowca. Jednak nie tylko zdziesiątkowanie ludności i dokonane zniszczenia utrudniały władzy bolszewickiej przejęcie wpływów i sprawowanie kontroli we wsiach. Niektóre regiony były po prostu niemożliwe do przebycia. Ich mieszkańcy zamieszkiwali tereny nie nadające się w ocenie komunistów do zamieszkania. Nawet w guberni twerskiej, położonej na północ od Moskwy Chłopi żyli często na zupełnych odludziach. Wprawdzie terytoria owe przecinał ekspres Moskwa-Leningrad, ale tylko nieliczne wsie miały połączenie drogowe z tą linią kolejową. Na peryferiach Imperium Sowieckiego, na Uralu Syberii, w Azji Środkowej i na Kaukazie, ludność miała kontakt ze światem zewnętrznym tylko w pobliżu wielkich magistrali kolejowych, albo wówczas, gdy na jej teren wdzierały się inne plemiona bandy grabieżców. Bądź wojsko, podległe sowieckiej władzy. Górski rejon Kaukazu pozostawał w gruncie rzeczy niedostępny dla nowej władzy i jej urzędników. W kaukaskich republikach Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu niewiele było utwardzonych dróg, niektóre zaś regiony nie miały w ogóle połączenia z centrami administracyjnymi. O istnieniu władzy sowieckiej mieszkańcy tych terenów dowiadywali się przypadkiem od przejezdnych co ze zdumieniem stwierdził prominentny członek Zakaukaskiego Komitetu Partii w końcu 1923 roku. W tej sytuacji wiesi państwo mogły się spotkać tylko pod warunkiem obecności we wsiach reprezentantów władzy. Lecz ponieważ nie było w nich wtedy ani radia, ani gazet, głos władzy nie